Szanowni Państwo, rozdział 14, który zaczniemy omawiać, kończy materiał znajdujący się w rozdziałach 12 i 13. Rozdział 12 zajmuje się ważnymi postaciami tego okresu. Rozdział 13 złymi władcami tego okresu. A rozdział 14 opisuje ostateczne zwycięstwo Chrystusa. Ten materiał nie jest chronologiczny, ale przygotowuje drogę do punktu kulminacyjnego, który rozpoczyna się w rozdziale 15. Rozdział 14 to seria oświadczeń i wizji zapewniających czytelnika o ostatecznym zwycięstwie Chrystusa i jego sądzie nad złem. Znaczna część rozdziału jest prorocza i opisuje wydarzenia, które jeszcze nie miały miejsca, ale które są teraz bliskie. W przeciwieństwie do przerażającej mocy bestii i jej złych zamiarów dla świata opisanych w rozdziale 13 Księgi Objawienia, rozdział 14 zapewnia nas o większej mocy baranka i jego świętych zamiarach. To tak, jakby Jan powtarzał psalmistę z psalmu 37 od 35 do 40 wersetu. Widziałem niegodziwego, bardzo wyniosłego i rozpierającego się jak zielone drzewo laurowe. Lecz przeminął i oto już go nie było. Szukałem go, ale nie mogłem go znaleźć. Spójrz na nienagannego i przypatruj się prawemu, bo ten na końcu osiągnie pokój. Lecz przestępcy razem zginą, niegodziwi na końcu zostaną wytępieni. Zbawienie zaś sprawiedliwych pochodzi od Pana. On jest ich siłą w czasie utrapienia. Pan ich wspomoże i wyzwoli. Wyzwoli ich od niegodziwych i wybawi, bo w nim pokładają nadzieję. W tej najdłuższej, trzeciej, niechronologicznej przerwie w narracji Księgi Objawienia, która trwa od 12 do końca 14 rozdziału, oprócz charakterystyk dwóch bestii, omówiliśmy również ucieczkę Izraela przed atakami szatana w tym okropnym okresie wielkiego ucisku. Teraz, przechodząc do 14 rozdziału, omówimy coś bardziej pozytywnego, a mianowicie sześć scen nadziei. Przypomnijmy sobie, że ta trzecia, niechronologiczna przerwa jest opisana po odgłosie siódmej trąby, a przed wylaniem siedmiu czasz gniewu Bożego. To znaczy, że według chronologii Księgi Objawienia znajdujemy się w samym środku okresu gniewu Bożego. Po upływie 3,5 roku rządów człowieka, którego nowo nawróceni ludzie, znając proroctwa biblijne, poznają jako antychrysta, ponieważ dzięki mądrości od Boga będą umieli policzyć liczbę jego imienia, ten człowiek odsłoni swoją prawdziwą twarz, okaże się antychrystem i obejmie władzę nad światem, kiedy on wejdzie do nowo wybudowanej świątyni w Jeruzalem i ogłosi się Bogiem. Przechodząc do analizy 14 rozdziału, zauważymy, że proroctwa opisane w tym rozdziale rozgrywają się na ziemi i odnoszą się do wydarzeń, które rozegrają się w drugiej połowie okresu gniewu Bożego, czyli w okresie wielkiego ucisku. A nawet, jak w wersetach od 1 do 5, opisujących 144 tysięcy izraelskich głosicieli, tuż po zakończeniu się tego okresu, kiedy Jezus powróci na ziemię. W tym 14 rozdziale scena zmienia się 6 razy. A za każdym razem, kiedy Jan powie nam takie wyrażenia jak potem ujrzałem w wersetach 1, 6 i 14, a inny anioł, wersety 8 i 9, albo wyrażenie i usłyszałem,
werset 13, wtedy wiemy, że scena się zmienia. I tak mamy tu sześć scen nadziei. Po pierwsze, przeznaczenie 144 tysięcy izraelskich głosicieli, wersety 1-5. Po drugie, ogłoszenie wiecznej Ewangelii po całej ziemi, wersety 6 i 7. Po trzecie, zapowiedź zniszczenia Babilonu, werset 8. Po czwarte, zagłada czcicieli bestii, wersety od 9 do 11. Po piąte, błogosławieństwo dla męczenników ucisku, wersety 12 i 13. I po szóste, sądowe żniwo Armagedonu, wersety od 14 do 20. Te sześć scen nazywamy scenami nadziei, ponieważ widzimy tutaj moc Bożą w ochronie tej specjalnej grupy ludzi izraelskich głosicieli, z których ani jeden członek nie zaginął. Widzimy moc Bożą w głoszeniu Ewangelii po ziemi, wydanie wyroku na fałszywej religii i czcicieli bestii. Widzimy zwycięstwo męczenników okresu ucisku i ich nagrodę za ich wierność. I w końcu widzimy ostateczne zwycięstwo Chrystusa w wojnie zwanej Armagedon. Ale zanim przejdziemy do analizy tego 14 rozdziału, przypomnijmy sobie złotą zasadę interpretacji Pisma Świętego. Profesor David Kupa w jego książce An Exposition of the Book of Revelation, Wyjaśnienie Księgi Objawienia, podaje nam tą złotą zasadę interpretacji, gdzie czytamy: kiedy zwykły sens Pisma Świętego ma zdrowy sens, nie szukaj innego sensu. W związku z tym weź każde słowo w jego podstawowym, zwykłym, zwyczajnym, dosłownym znaczeniu, chyba że fakty w bezpośrednim kontekście, badane w świetle powiązanych fragmentów i aksjomatycznych i podstawowych prawd, wyraźnie wskazują inaczej. Innymi słowy, kiedy zwykły sens Pisma Świętego ma zdrowy sens, nie szukaj innego sensu, żeby nie doprowadzić się do bezsensu. Przechodząc do analizy tego 14 rozdziału, pierwsza scena rozpoczyna się słowami „potem ujrzałem”. To jest nasza wskazówka, że apostoł Jan zaczyna opisywać nam coś nowego. Księga Objawienia, 14 rozdział, 1 werset. Potem ujrzałem, a oto baranek stojący na górze Syjon, a z nim 144 tysiące, mające imię Jego i imię Jego Ojca wypisane na czołach. Co apostoł Jan zobaczył w jego wizji? Apostoł Jan zobaczył baranka Bożego, Jezusa Chrystusa, stojącego na górze Syjon, a z nim 144 tysiące, o których czytaliśmy wcześniej, że to są ci spośród narodu izraelskiego, którzy zostali zapieczętowani przez Boga, aby głosić Ewangelię na całym świecie w okresie ucisku. Księga Objawienia, 7 rozdział, 4 werset. I usłyszałem liczbę opieczętowanych. 144 tysiące opieczętowanych ze wszystkich pokoleń synów Izraela. W tym wersecie na początku Księgi Objawienia zostaliśmy poinformowani, że w czasie ucisku zostanie wybranych i zapieczętowanych Bożą pieczęcią specjalna grupa ludzi spośród 12 pokoleń Izraela, przeznaczonych do głoszenia Ewangelii. Księga Objawienia, 14 rozdział, 1 werset. Potem ujrzałem, a oto baranek stojący na górze Syjon. Teraz apostoł Jan ma wizję powtórnego przyjścia Jezusa na ziemię po zakończeniu okresu wielkiego ucisku do Jeruzalem,
na górę Syjon, a z nim są wszyscy członkowie tej wybranej i zapieczętowanej grupy 144 tysięcy. Góra Syjon jest synonimem miasta Jeruzalem. Ale o jakiej górze Syjon jest tutaj mowa? W Księdze Izajasza w 2 rozdziale, 2 i 3 wersecie czytamy takie słowa. Stanie się na końcu czasów, że góra świątyni pańskiej stanie mocno na wierzchu gór i wystrzeli ponad pagórki. Wszystkie narody do niej popłyną. Mnogie ludy pójdą i rzekną: chodźcie, wstąpmy na górę pańską do świątyni Boga Jakubowego. Niech nas nauczy dróg swoich, byśmy kroczyli jego ścieżkami. Bo prawo wyjdzie z Syjonu i słowo pańskie z Jeruzalem. Izajasz pisze tutaj o literalnej, ziemskiej górze Syjon, literalnym ziemskim Jeruzalem, jako globalnej stolicy ziemskiego, tysiącletniego królestwa. W liście do Hebrajczyków w 12 rozdziale od 22 do 24 wersetu czytamy natomiast o niebiańskiej górze Syjon i niebiańskim Nowym Jeruzalem. Wy natomiast przystąpiliście do góry Syjon, do miasta Boga żyjącego, Jeruzalem niebieskiego, do niezliczonej liczby aniołów na uroczyste zebranie, do kościoła pierworodnych, którzy są zapisani w niebiosach, do Boga, który sądzi wszystkich, do duchów sprawiedliwych, które już doszły do celu, do pośrednika Nowego Testamentu, Jezusa, do pokropienia krwią, która przemawia mocniej niż krew Abla. Nie możemy być dogmatyczni co do tego, którą górę Syjon widział apostoł Jan, niebiańską czy ziemską. Ale wydaje się, że chodzi tutaj raczej o ziemską górę Syjon, na której Jezus po jego powtórnym przyjściu spotka się ze wszystkimi członkami tej grupy 144 tysięcy izraelskich głosicieli. Wynika to z faktu, że będąc wcześniej zapieczętowani przez Boga, teraz widzimy tych 144 tysięcy, którzy przeżyli ten straszny okres gniewu Bożego. Oni są w komplecie. Nie brakuje żadnego. Profesor Robert Thomas w jego drugim tomie książki Revelation, an Exegetical Commentary, objawienie, komentarz wyjaśniający, tak podsumowuje ten problem. Bez pewnych specjalnych zastrzeżeń Pismo Święte nigdy nie używa góry Syjon na oznaczenie niebiańskiej siedziby Boga lub jego ludu. Tekst nie mówi, że 144 tysiące jest w tym samym miejscu, co śpiewacy. To jest nasza pierwsza scena nadziei przedstawiona w tym rozdziale. Zobaczmy, jak oni są opisani. Jaki jest ich wygląd? Księga Objawienia, 14 rozdział, 1 werset. Potem ujrzałem, a oto baranek stojący na górze Syjon, a z nim 144 tysiące, mające imię Jego i imię Jego Ojca wypisane na czołach. Wcześniej, w rozdziale 7, wersecie 4, czytaliśmy, że oni zostali zapieczętowani Bożą pieczęcią. Teraz dowiadujemy się, że Bóg ma własny system znakowania i że ta pieczęć zawiera imię Jezusa i imię Jego Ojca. I to nie dotyczy tylko 144 tysięcy, ale także każdego z wierzących. W chwili, gdy zaufamy, że Jezus Chrystus jest naszym osobistym Zbawicielem, otrzymujemy ten Boży znak, Bożą pieczęć.
W liście do Efezjan, w pierwszym rozdziale 13 i 14 wersecie, czytamy takie słowa apostoła Pawła. W nim także i wy, usłyszawszy słowo prawdy, dobrą nowinę waszego zbawienia, w nim również uwierzyliście i zostaliście naznaczeni pieczęcią Ducha Świętego, który był obiecany. On jest zadatkiem naszego dziedzictwa w oczekiwaniu na odkupienie, które nas uczyni własnością Boga ku chwale Jego majestatu. Tak więc my i tych 144 tysięcy w momencie naszego naznaczenia pieczęcią Boga stajemy się Bożą własnością. I ponieważ ten znak, ta pieczęć nie może być usunięta, raz zbawieni, jesteśmy zbawieni na zawsze. Kiedy coś jest zaznaczone w Biblii, to ktoś mówi, że to jest coś, co należy do mnie. To moja własność. To dlatego szatan, jak czytaliśmy w poprzednim rozdziale, przez znak bestii zaznacza całą rasę ludzką w swoim ostatnim oporze przeciwko Bogu i przez to mówi, że ci ludzie należą do niego. Przyjęcie znaku bestii oznacza wieczne potępienie. Będąc zapieczętowanym przez Boga, oznacza nasze wieczne odkupienie. Jeszcze raz słowa apostoła Pawła do kościoła w Efezie. List do Efezjan, 4 rozdział, 30 werset. I nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego, którym zostaliście opieczętowani na dzień odkupienia. Tak więc, bez względu na to, co dzieje się w naszym życiu, dobre czy złe, przez nasze zapieczętowanie Bożą pieczęcią jesteśmy szczególną własnością Boga i mamy zapewnione nasze zbawienie. Księga Objawienia, 14 rozdział, 1 werset. Potem ujrzałem, a oto baranek stojący na górze Syjon, a z nim 144 tysiące, mające imię Jego i imię Jego Ojca wypisane na czołach. Profesor Henry Morris w jego książce The Revelation Record, Wykład Objawienia, daje nam taki komentarz. Najbardziej okrutne prześladowania bestii i wszystkich jej sił nie będą w stanie zniszczyć ani jednego członka ze 144 tysięcy zapieczętowanych i Jan widzi ich wszystkich gromadzących się na chwalebnym zgromadzeniu pod koniec wielkiego ucisku, dokładnie na samej górze Syjon. Pieczęć ochronna, która teraz okazuje się być niczym innym jak samym imieniem Ojca, wykonała swoje dobre dzieło. Poganie nie będą już bezcześcić świętego miasta, gdyż wybrani przez Ojca poprowadzą nowy naród do Jego chwalebnego królestwa, tutaj na ziemi. Baranek jest tam z nimi, pośród nich, na świętej górze Syjonu, przyszedłszy w końcu nie tylko po to, aby upomnieć się, ale także posiąść swoje własne panowanie. Jan widzi, że to wszystko z pewnością się stanie, pomimo despotycznych rządów i śmiertelnych czystek nakazanych przez bestię i jej proroka. Profesor Arnold Fruchtenbaum w jego książce poświęconej osobie Ducha Świętego Ruach HaKodesh, God, the Holy Spirit, Bóg, Duch Święty, potwierdza ich zbawienie przez działanie Ducha Świętego. Podczas wielkiego ucisku Duch Święty będzie działał w trzech głównych służbach: służbie odrodzenia, służbie pieczętowania i służbie proroctwa. Jeśli chodzi o dzieło pieczętowania, Objawienie 7 rozdział 3 werset i 9 rozdział 4 werset wskazuje, że Duch Święty będzie pieczętował ludzi podczas wielkiego ucisku.
Zapieczętowanie jest zawsze gwarancją bezpieczeństwa. W teraźniejszości wierzący są zapieczętowani duchem jako gwarancją duchowego bezpieczeństwa. W czasie wielkiego ucisku ci, którzy mają pieczęć Ducha Świętego, będą mieli zagwarantowane nie tylko wieczne duchowe bezpieczeństwo, ale także fizyczne bezpieczeństwo przed sądami i prześladowaniami wielkiego ucisku. W wyniku tej zapieczętowania służby Ducha Świętego przetrwają ucisk. Na początku okresu gniewu Bożego 144 tysięcy byli po prostu zapieczętowani Bożą pieczęcią, ale tutaj dostajemy dodatkową informację, że ta pieczęć to imię Jezusa i Jego Ojca. Utożsamienie 144 tysięcy z górą Syjon i imię Boga Ojca jest znakiem, że oni są zbawionymi Żydami. Posiadanie imienia Jezusa objawia ich zbawienie przez wiarę w Jego zbawienne imię. Są oni zwycięzcami, na których zmartwychwstały Chrystus wypisał imię Ojca i swoje nowe imię. Księga Objawienia, 3 rozdział, 12 werset. Zwycięzcę uczynię filarem w świątyni Boga mojego i już nie wyjdzie na zewnątrz. I na nim imię Boga mojego napiszę i imię miasta Boga mojego, Nowego Jeruzalem, co z nieba stępuje od mego Boga i moje nowe imię. Przechodząc do następnych wersetów, apostoł Jan jest świadkiem wielbienia Boga przez wszystkich mieszkańców niebios i 144 tysięcy, którzy uczą się nowej pieśni. Księga Objawienia, 14 rozdział, 2 werset. I usłyszałem z nieba głos, jakby głos mnogich wód i jakby głos wielkiego gromu. A głos, który usłyszałem, brzmiał, jak gdyby harfiarze uderzali w swe harfy. Te słowa wskazują, że to rzeczywiście jest niebiańska scena, którą Jan widzi w duchu, podczas gdy jego ciało jest na ziemi. Głos, który Jan słyszy, jest opisany w bardzo majestatyczny sposób. Opisuje go jako szum ryczących wód i dźwięk grzmotu, ale również przyrównuje go jako dźwięk grających harfistów. Ten głos jest głosem całego zgromadzenia w niebie, śpiewającego piękną pieśń majestatu i świętości. Księga Objawienia, 14 rozdział, 3 werset. I śpiewają jakby pieśń nową przed tronem i przed czterema zwierzętami i przed starcami, a nikt tej pieśni nie mógł się nauczyć prócz 144 tysięcy wykupionych z ziemi. Pytanie jest, kto śpiewa tą pieśń? Ostatni raz, kiedy baranek był widziany przez Jana, on był pośrodku niebieskiego tronu i otwierał zwój z siedmioma pieczęciami, otoczony przez cztery zwierzęta i 24 starców, reprezentujących Kościół, który wcześniej został porwany do nieba. Księga Objawienia, 5 rozdział, 8 i 9 werset. A kiedy wziął księgę, czworo zwierząt i 24 starców upadło przed barankiem, każdy mając harfę i złote czasze pełne kadzideł, którymi są modlitwy świętych. I taką nową pieśń śpiewają. Godzien jesteś wziąć księgę i jej pieczęcie otworzyć, bo zostałeś zabity i nabyłeś Bogu krwią Twoją ludzi z każdego pokolenia, języka, ludu i narodu. Tych 24 starców śpiewa nową pieśń o swoim odkupieniu
i o odkupieniu wielkiej rzeszy ludzi z każdego pokolenia, języka, ludu i narodu. Księga Objawienia, 7 rozdział, 9 werset. Potem ujrzałem, a oto wielki tłum, którego nie mógł nikt policzyć, z każdego narodu i wszystkich pokoleń, ludów i języków, stojący przed tronem i przed barankiem. Odziani są w białe szaty, a w ręku ich palmy. Wynika z tego, że ten wielki tłum, ta wielka rzesza męczenników, która jest w niebie, zostali pozyskani do wiary w Chrystusa dzięki świadectwu tych samych 144 tysięcy świadków. Jan widział ich w proroczej wizji zaraz po zapieczętowaniu tych 144 tysięcy izraelskich głosicieli. Teraz Jan widzi ich jeszcze raz przy końcu wielkiego ucisku, najwyraźniej w czasie bezpośrednio poprzedzającym powtórne przyjście Jezusa. Ponieważ apostoł Jan słyszał z nieba głos, jakby głos mnogich wód i jakby głos wielkiego gromu, wygląda na to, że to jest głos wielkiej rzeszy ludzi zbawionych w czasie ucisku. Melodyjny dźwięk harfiarzy towarzyszy temu niebiańskiemu chórowi świętych. W podobny sposób apostoł Jan został przeniesiony na chwilę jeszcze bardziej w czasie, aby zobaczyć baranka z jego 144 tysiącami wybranych świadków, którzy w ciele przeżyli wielki ucisk, stojących triumfalnie na górze Syjonu w Jerozolimie. Ale potem apostoł Jan zostaje sprowadzony z powrotem do teraźniejszości, to znaczy do środka wielkiego ucisku, przez potężny głos tej wielkiej rzeszy, śpiewających nową pieśń przed tronem i przed czterema zwierzętami i przed starcami. Księga Objawienia, 14 rozdział, 3 werset. I śpiewają jakby pieśń nową przed tronem i przed czterema zwierzętami i przed starcami. A nikt tej pieśni nie mógł się nauczyć, prócz 144 tysięcy wykupionych z ziemi. Profesor John Walworth w jego książce Revelation, Objawienie, daje nam taki komentarz do tego wersetu. Chociaż ich tożsamość nie jest jasno określona, niebiańska grupa jest prawdopodobnie męczennikami świętych ucisku. W przeciwieństwie do 144 tysięcy, którzy są na ziemi i nie cierpią męczeństwa. Obie grupy doświadczają jednak prób wielkiego ucisku i dlatego są godne wejścia w pieśń odkupienia. Opowiadając o swoim zwycięstwie nad wrogami i chwaląc Boga za jego łaskę, dzięki której zostali odkupieni. W odniesieniu do 144 tysięcy odkupionych z ziemi, wydaje się, że zarówno ci w niebie, jak i na ziemi zostali odkupieni, wykupieni krwią Chrystusa i uwolnieni od swoich wrogów. Jedna grupa przez męczeństwo, druga grupa przez boskie zachowanie przez ucisk. Ta pieśń jest nową pieśnią, nigdy wcześniej nie słyszaną na ziemi ani w niebie. Temat pieśni nie został ujawniony, ale cokolwiek to jest, jest wyjątkowo odpowiednie do wyjątkowych doświadczeń tego wyjątkowego ciała 144 tysięcy oddanych chrześcijańskich świadków. Zostali oni odkupieni krwią baranka, chronieni imieniem Ojca zapieczętowanym na ich czołach i całkowicie oddani Jego służbie i świadectwu. Na przestrzeni wieków wielu było wiernymi świadkami i męczennikami Chrystusa, ale nigdy nie było takiej grupy. Pieśń, którą zaśpiewali, nikt inny nie mógłby się nauczyć.
Greckie słowo użyte oznacza osobiście doświadczyć. Niebiańskie zgromadzenie mogło śpiewać słowa i melodię, ale tylko 144 tysiące mogło naprawdę zrozumieć jej znaczenie, ponieważ jest to ich nowa pieśń. Chociaż słowa pieśni nie zostały zapisane, z pewnością przynajmniej częściowo opierają się na wielkiej prawdzie, że zostali odkupieni z ziemi. Chociaż wszyscy zbawieni ludzie zostali odkupieni z ziemi, to ta grupa 144 tysięcy mogli poznać znaczenie tego tematu w głębszy sposób niż inni. Oni zostali zbawieni po pochwyceniu Kościoła do nieba, w tym czasie w historii, kiedy największe prześladowania człowieka i największe sądy Boże były na ziemi. Nie tylko zostali odkupieni duchowo, ale zostali odkupieni od samego przekleństwa na ziemi, chronieni od bólu i śmierci przez ochronną pieczęć od Boga. Obie grupy, męczennicy w niebie i 144 tysiące na ziemi, wielbią Boga przez ich śpiew. Ich wielbienie Boga jest odpowiedzią na prawdę o ich wykupieniu z ziemi przez ofiarną krew Chrystusa i uwolnienia od swoich wrogów. Kiedy słyszymy lub czytamy prawdę w Biblii, która jest tak głęboka i zmieniająca życie, wtedy jedyną rzeczą, którą naprawdę możemy zrobić, gdy nasze serce napełnia się wdzięcznością, jest po prostu śpiewanie Bogu, publiczne chwalenie Boga, publiczne wielbienie Boga, ponieważ wielbienie jest odpowiedzią na prawdę. Księga Objawienia, 14 rozdział, 3 werset. I śpiewają jakby pieśń nową przed tronem i przed czterema zwierzętami i przed starcami, a nikt tej pieśni nie mógł się nauczyć, prócz 144 tysięcy wykupionych z ziemi. Czy naprawdę zdajemy sobie sprawę, co to znaczy być wykupionym z ziemi? Kto zapłacił cenę za nasze wykupienie? Dlaczego ktoś musiał za nas zapłacić? Jak wysoka była ta cena? Chodzi o to, czy zdajemy sobie sprawę z tego, że siedzimy tutaj dzisiaj w wolności od grzechu, winy, potępienia, piekła i wiecznej kary, ponieważ Jezus Chrystus, drugi członek boskiej Trójcy, przez Jego ofiarną śmierć zapłacił za nas cenę okupu? Tak więc te 144 tysiące osób śpiewających pieśń o ich wykupieniu powinni być dla nas wzorem tego, czym jest prawdziwe wielbienie, które jest po prostu odpowiedzią na prawdę. Przechodząc do wersetów 4 i 5 opisujących proces uświęcenia tych 144 tysięcy izraelskich głosicieli, zauważamy 5 rzeczy związanych z ich uświęceniem. Pierwszą rzeczą jest ich dziewictwo. Księga Objawienia, 14 rozdział, 4 i 5 werset. To ci, którzy z kobietami się nie splamili, bo są dziewicami. Ci, którzy barankowi towarzyszą, dokądkolwiek idzie. Ci spośród ludzi zostali wykupieni na pierwociny dla Boga i dla baranka, a w ustach ich kłamstwa nie znaleziono, są nienaganni. Pismo Święte jest bardzo szczegółowe co do charakterystyki tej grupy 144 tysięcy. Jak już wiemy z poprzednich wersetów Księgi Objawienia, wszyscy są Izraelitami płci męskiej, po 12 tysięcy z każdego plemienia Izraela. Są sługami Bożymi, odkupionymi spośród ludzi i we wszystkim wypełniają przykazania baranka,
będąc posłusznymi we wszystkim. Teraz dowiadujemy się, że wszyscy są dziewicami. W krytycznych dniach wielkiego ucisku, kiedy normalne życie dla osoby wiernej Bogu będzie niemożliwe, wstrzemięźliwość od małżeństwa jest pożądana. Warunki te stanowią dość sztywną grupę specyfikacji i można na próżno szukać zarówno w historii, jak i obecnego świata, aby zidentyfikować tak niezwykłe grono ludzi. Wniosek jest taki, że nie zostali oni jeszcze wezwani i zapieczętowani. Wyjątkowe wymagania okresu ucisku będą wymagały wyjątkowej służby świadectwa, a te muszą być specjalnie przygotowane przez Boga. Nie ulega wątpliwości, że ich dziewictwo, o którym mowa, jest również dziewictwem duchowym. Jak Paweł pisał do kościoła w Koryncie, że pragnął przedstawić ich jako czystą dziewicę Chrystusowi, nieskalani bałwochwalstwem i innymi formami duchowej niewierności niebiańskiemu oblubienicowi. Drugi list do Koryntian, 11 rozdział, 2 werset. Jestem bowiem o was zazdrosny boską zazdrością. Poślubiłem was przecież jednemu mężowi, by was przedstawić Chrystusowi jako czystą dziewicę. W pierwszym liście do Koryntian, w 7 rozdziale, 32 i 35 wersecie, apostoł Paweł daje taką radę. Chciałbym, żebyście byli wolni od utrapień. Człowiek bezżenny troszczy się o sprawy Pana, o to, jakby się przypodobać Panu. Mówię to dla waszego pożytku, nie zaś, by zastawiać na was pułapkę, po to, byście godnie i z upodobaniem trwali przy Panu. W przypadku tych 144 tysięcy wybranych, dziewictwo i całkowite skupienie do wykonania woli Bożej było dla nich przeznaczone od młodości. Należy pamiętać, że sam Paweł pozostawał nieżonaty i zalecał taki stan tym samym chrześcijanom, jeśli byli tak powołani i obdarowani. Faktem jest, że ciężar tej szczególnej posługi świadectwa w okresie ucisku będzie tak wymagający i tak pilny, że ci, którzy ją wykonują, nie mogą troszczyć się ani o osobistą wygodę, ani o potrzeby rodziny. Nie mają czasu dla żon ani dzieci. Muszą iść za barankiem, dokądkolwiek on prowadzi. Drugą rzeczą jest ich lojalność. Księga Objawienia, 14 rozdział, 4 i 5 werset. Ci, którzy barankowi towarzyszą, dokądkolwiek idzie. Proszę zauważyć to niesamowite stwierdzenie lojalności do Jezusa, tych 144 tysięcy izraelskich głosicieli. Oni idą za barankiem, dokądkolwiek on idzie. To jest możliwe tylko wtedy, gdy oni dosłownie są dziewicami. Oni nigdy nie wstąpili w związek małżeński, a zatem ich lojalność nigdy nie była rozdwojona pomiędzy własną żoną a Jezusem. Każdy z członków tej grupy 144 tysięcy jest nie tylko wierzącym, czyli zbawionym, ale jest naśladowcą Chrystusa. Czy i my idziemy za Jezusem, dokądkolwiek On nas prowadzi? To jest różnica pomiędzy wierzącym a naśladowcą Chrystusa. To dwie różne rzeczy. Bycie zbawionym przez dzieło łaski tylko przez wiarę jest czymś zupełnie innym niż stanie się naśladowcą Chrystusa, stanie się Jego uczniem. Zbawienie jako dar od Boga, dar, który z definicji nic nie kosztuje, otrzymuje się przez wiarę w imię i uczynki Jezusa.
Bycie naśladowcą jest kosztowne. Jest ono zawarte poprzez zaangażowanie i posłuszeństwo Jezusowi. Zbawienie nie jest przez nasze uczynki, ale żeby zostać naśladowcą, uczniem Jezusa, musimy współpracować z Jezusem pod Jego mocą i kierownictwem. Zbawienie jest natychmiastowe, w momencie naszej wiary. Bycie naśladowcą to proces trwający całe nasze ziemskie życie. Zbawienie jest usprawiedliwieniem. To pierwsza faza naszego zbawienia. Bycie naśladowcą nazywamy progresywnym uświęceniem. Stajemy się naśladowcą w drugiej fazie naszego zbawienia, kiedy wzrastamy duchowo i dajemy na to dowody przez nasze uczynki ducha. Tak więc, jak już wspominałem wiele razy w poprzednich wykładach, uczynki są ważne, ale nie uczynki do naszego zbawienia, ale uczynki po naszym zbawieniu, jako dowód naszego duchowego rozwoju i stania się naśladowcą Jezusa, a nie tylko wierzącym w Jezusa. Dla naszego zbawienia Jezus zapłacił cenę przez Jego ofiarną śmierć. Stając się naśladowcą, jest to kosztowne dla nas. Uczymy się, że są rzeczy, z których Jezus chce, żebyśmy zrezygnowali, i są rzeczy, które On chce, abyśmy czynili. I tak, stając się naśladowcą Jezusa, zaczynamy płacić cenę. Zbawienie to zaufanie w Jezusa jako naszego osobistego Zbawiciela. Bycie naśladowcą to okazywanie posłuszeństwa do Jezusa jako naszego osobistego Pana. Zbawienie to wiara w Bożą Ewangelię. Stajemy się naśladowcą, gdy przyjmujemy Boże przykazania i zaczynamy być posłuszni tym przykazaniom, chwila po chwili, dzień po dniu, rok po roku, przez całe nasze życie. Do zbawienia musimy spełnić tylko jeden warunek – wierzyć. Naśladowca musi spełnić wiele warunków. Musi wykazać owoce ducha, musi wykazać uczynki wiary, musi głosić Ewangelię, musi mieć dobre świadectwo od ludzi z zewnątrz Kościoła itd. Zbawienia doświadczają wszyscy chrześcijanie, ale tylko niektórzy stają się naśladowcami Jezusa. Innymi słowy, każdy naśladowca jest oczywiście wierzącym, ale nie każdy wierzący jest naśladowcą. Zbawienie zapewnia nam życie wieczne. Bycie naśladowcą owocuje dodatkowymi nagrodami i autorytetem. Będąc naśladowcą Jezusa, możemy otrzymać jedną lub kilka z pięciu koron, jakie obiecał nam Pan Jezus. Pierwsze, korona niezniszczalna za zwycięstwo nad naszym ciałem. Dwa, korona radości za zbawienie innych przez nasze głoszenie Ewangelii. 3. Korona życia za wytrwałość w próbach. 4. Korona chwały za opiekę ludu Bożego. To dotyczy pastorów i nauczycieli. I 5. korona to korona sprawiedliwości za samo oczekiwanie na powtórne przyjście Jezusa, za tęsknotę za Jego Królestwem. Będąc naśladowcą Jezusa, możemy również otrzymać autorytet władzy. Ewangelia Łukasza, 19 rozdział, 17 werset. Odpowiedział mu: dobrze, sługo dobry,
Ponieważ w drobnej rzeczy ukazałeś się wierny, sprawuj władzę nad 10 miastami. Jak więc widzimy, 144 tysięcy izraelskich głosicieli są lojalnymi naśladowcami Jezusa. To ci, którzy barankowi towarzyszą, dokądkolwiek idzie. Profesor David Hawking w książce The Book of Revelation, Understanding the Future, Księga Objawienia, Zrozumienie przyszłości, podaje taki komentarz dla nas. Byli gotowi iść wszędzie, gdzie Pan chciał, aby poszli, i robili to, co On chciał, aby robili. Jakież to wspaniałe przykłady dla nas wszystkich, którzy staramy się naśladować naszego Pana Jezusa Chrystusa. Tak, nie bądźmy tylko wierzącymi, ale starajmy się być naśladowcami Jezusa. Naśladowca Jezusa nie jest bezgrzesznym człowiekiem, ale stara się grzeszyć mniej. Trzecią rzeczą jest ich odkupienie. Księga Objawienia, 14 rozdział, 4 i 5 werset. Ci spośród ludzi zostali wykupieni na pierwociny dla Boga i dla baranka. To utożsamienie oczywiście odnosi się do pierwocin okresu ucisku, jak i pierwocin odrodzonego Izraela. Ponieważ te 144 tysiące zostali wybrani na początku okresu ucisku, oni stali się pierwszymi, którzy nawrócili się do Boga, pierwszymi z całego świata, jak i pierwszymi z narodu izraelskiego. Dlatego są pierwocinami dla Boga. Oni są również pierwocinami dla baranka, ponieważ nawrócili się do ich Mesjasza, uznając go jako ich Zbawiciela. Oni stali się jego naśladowcami, chrześcijanami nawróconymi z narodu izraelskiego w czasie okresu ucisku. Czwartą rzeczą jest ich integralność. Księga Objawienia, 14 rozdział, 4 i 5 werset. To ci, którzy z kobietami się nie splamili, bo są dziewicami, ci, którzy barankowi towarzyszą dokądkolwiek idzie, ci spośród ludzi zostali wykupieni na pierwociny dla Boga i dla baranka, a w ustach ich kłamstwa nie znaleziono. Są nienaganni. Oto kolejne świadectwo tych oddanych sług Bożych. Pierwszy list Piotra, 2 rozdział, 22 werset. On grzechu nie popełnił, a w jego ustach nie było podstępu. Podobnie jak ich mistrz, który grzechu nie popełnił, a w jego ustach nie było podstępu, ci świadkowie są tak oddani jemu i potrzebom dusz, za które on umarł, że ich języki należą całkowicie do jego poselstwa o zbawieniu. Tych 144 tysięcy zostali wybrani do głoszenia Ewangelii Bożej o zbawieniu tylko i wyłącznie w imię Jezusa. To jest prawdziwa Ewangelia. I oni głosząc tę Ewangelię, głoszą prawdę dla świata. Poświęceni do głoszenia prawdy, w ustach ich kłamstwa nie znaleziono. Piątą rzeczą jest ich niewinność. Księga Objawienia, 14 rozdział, 4 i 5 werset. To ci, którzy z kobietami się nie splamili, bo są dziewicami, ci, którzy barankowi towarzyszą dokądkolwiek idzie, ci spośród ludzi zostali wykupieni na pierwociny dla Boga i dla baranka, a w ustach ich kłamstwa nie znaleziono. Są nienaganni. A ponieważ nie ma kłamstwa na ich ustach, nie ma też winy w ich rękach. List Jakuba, 3 rozdział, 2 werset. Wszyscy bowiem często upadamy.
Jeśli kto nie grzeszy mową, jest mężem doskonałym, zdolnym utrzymać w ryzach także całe ciało. Nic dziwnego, że nikt inny nie może nauczyć się ich pieśni. Podobnie jak Jan Chrzciciel, który był napełniony Duchem Świętym od łona matki, i jak apostoł Paweł, który mógł zaświadczyć, że Bóg oddzielił mnie od łona matki mojej i powołał łaską swoją, oni zostali powołani i przygotowani od narodzin. Ich odkupienie spośród ludzi było postanowione od założenia świata, ale nie dokonało się aż do pochwycenia wierzących wieku Kościoła. Wtedy ich gorliwe żydowskie oczy zostały w końcu otwarte i rozpoznali i przyjęli Pana Jezusa jako Mesjasza, za którym tęsknili. Ich grzechy zostały im przebaczone, także teraz rzeczywiście są nienaganni, bez winy przed tronem Bożym. Tak więc omówiliśmy pierwszą scenę nadziei, to jest przeznaczenie 144 tysięcy izraelskich głosicieli do ich dzieła głoszenia Ewangelii w czasie okresu ucisku. Zobaczyliśmy, że dzięki ich zapieczętowaniu Bożą pieczęcią oni pozostali wierni danemu im dziełu głoszenia i kiedy Jezus powróci na ziemię po raz drugi, oni będą stać wraz z barankiem na górze Syjon, czyli Jeruzalem. Oni przeżyją wszystkie ataki szatana, antychrysta i fałszywego proroka. Żaden z nich nie zginie, nie może zginąć. Pieczęć z imieniem Boga Ojca i Jezusa daje im gwarancję, że oni są Bożą własnością i nikt nie może wyrwać ich z Jego opiekuńczej ręki. Przechodzimy teraz do drugiej sceny nadziei, jaką jest ogłoszenie wiecznej Ewangelii w czasie wielkiego ucisku. Czyż nie jest to zdumiewające, że w tym bardzo trudnym czasie w historii ludzkości Bóg nie opuszcza ludzi, ale dalej daje im szansę nawrócenia się do Niego przez głoszoną w tym czasie Ewangelię. Ogłoszenie wiecznej Ewangelii to wersety 6 i 7, które możemy podzielić na obwieszczenie Ewangelii, werset 6, i jej treść, werset 7. Zobaczmy, kto głosi tę Ewangelię i jaka jest to Ewangelia. Księga Objawienia, 14 rozdział, 6 werset. Potem ujrzałem innego anioła, lecącego przez środek nieba, mającego odwieczną dobrą nowinę do obwieszczenia wśród tych, którzy siedzą na ziemi, wśród każdego narodu, szczepu, języka i ludu. Jest to jeden z sześciu dodatkowych aniołów, którzy teraz pojawiają się na scenie, wszyscy z pilnymi wiadomościami dla i dotyczącymi wszystkich mieszkańców ziemi. Jeden po drugim głosi świadectwo, które może okazać się zbawienne dla każdego, kto jeszcze wciąż okazuje bojaźń Bożą i troskę o zbawienie. Pierwszy z tych aniołów wykonuje niesamowitą misję. Chrystus dał wielkie posłannictwo wszystkim swoim naśladowcom, nakazując im głosić Ewangelię. Głoszenie wspaniałej Ewangelii Jezusa Chrystusa zawsze było wyjątkowym przywilejem i obowiązkiem wierzących chrześcijan. Jednak w tym momencie historii warunki najwyraźniej stały się tak ekstremalne, że wymagają zupełnie nowej metody głoszenia Ewangelii. W tym czasie dwaj główni świadkowie, Mojżesz i Eliasz, już zostali zabici, a groźba śmierci wisi nad każdym, kto odrzuciłby bestię i poszedł za Chrystusem. Chociaż te 144 tysiące świadków znajduje się pod Bożą ochroną,
bez wątpienia będą spotykać się z mocnym sprzeciwem, gdziekolwiek się udają. A większość ludzi będzie śmiertelnie bała się słuchać ich przesłania, a nawet zaprzyjaźnić się z nimi. Tak więc Bóg w Jego miłosierdziu wysyła swojego anioła z misją głoszenia Ewangelii. Co to za Ewangelia? Księga Objawienia, 14 rozdział, 6 werset. Potem ujrzałem innego anioła, lecącego przez środek nieba, mającego odwieczną dobrą nowinę do obwieszczenia wśród tych, którzy siedzą na ziemi, wśród każdego narodu, szczepu, języka i ludu. To nie jest jakaś nowa Ewangelia, czyli dobra nowina. Ta Ewangelia jest odwieczna. To ta sama Ewangelia, jaką wypowiedział Bóg w ogrodzie Eden. Księga Rodzaju, 3 rozdział, 15 werset. Wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie i niewiastę, pomiędzy potomstwo twoje, a potomstwo jej. Ono zmiażdży ci głowę, a ty zmiażdżysz mu piętę. Teraz, przy końcu historii, ta Ewangelia się wkrótce urzeczywistni i Jezus zniszczy szatana i zaprowadzi jego królestwo. Taki zawsze był Boży plan, aby powołać do życia Ewangelię, która oznacza dobrą nowinę o Bożym Królestwie. Ta oferta Królestwa, obiecana Abrahamowi i dana pierwotnie narodowi izraelskiemu, została przez nich odrzucona, kiedy oni odrzucili ich Mesjasza i Króla. Ale ta oferta Królestwa dalej jest aktualna. I teraz, w końcowych czasach historii tego świata, spełniają się słowa Jezusa zanotowane w Ewangelii Mateusza w 24 rozdziale, 14 wersecie. A ta Ewangelia o Królestwie będzie głoszona po całej ziemi na świadectwo wszystkim narodom i wtedy nadejdzie koniec. Proszę zauważyć, że Jezus nie powiedział przez kogo i w jaki sposób ta Ewangelia będzie głoszona. Teraz widzimy, że Bóg posłuży się aniołem do głoszenia Ewangelii po całej ziemi i dopiero wtedy przyjdzie koniec. Te słowa Jezusa z Ewangelii Mateusza zgadzają się z tym, co czytamy w Księdze Objawienia, że publiczność tej Ewangelii to wszyscy mieszkańcy ziemi. Księga Objawienia, 14 rozdział, 6 werset. Potem ujrzałem innego anioła lecącego przez środek nieba, mającego odwieczną dobrą nowinę, do obwieszczenia wśród tych, którzy siedzą na ziemi. Wszyscy usłyszą tę Ewangelię. Jej zasięg jest uniwersalny. Wśród każdego narodu, szczepu, języka i ludu. Bóg robi wszystko. Wysyła nawet swojego anioła, żeby nikt, absolutnie nikt nie został pominięty. Każdy człowiek usłyszy tę Ewangelię o nadchodzącym Królestwie Bożym. Nikt nie zostanie pominięty. Żaden naród, szczep, język czy lud. Przechodząc do treści tej głoszonej przez anioła Ewangelii, zauważamy trzy podstawowe elementy wielbienia Boga. Pierwszy, bój się Boga. Drugi, wychwalaj Boga. Trzeci, czcij Boga. Księga Objawienia, 14 rozdział, 7 werset. Wołał on głosem donośnym: ulęknijcie się Boga i dajcie mu chwałę, bo godzina sądu jego nadeszła. Oddajcie pokłon temu, co niebo uczynił i ziemię, i morze, i źródła wód. W
Wszystkie problemy ludzkości sprowadzają się do tego, że ludzie nie boją się Boga. Tu nie chodzi o strach przed Bogiem, ale raczej tak jak dzieci powinniśmy szanować Boga, powinniśmy być Jemu posłuszni. Na tym polega zdrowa bojaźń Boga. Księga Przysłów, 1 rozdział, 7 werset. Podstawą wiedzy jest bojaźń Pańska, lecz głupcy odrzucają mądrość i karność. Dlatego ludzie dziś są tak głupi i zdezorientowani. Odrzucają to, co jest konieczne, aby stać się mądrymi. Odrzucają bojaźń Pańską. Po drugie, powinniśmy wychwalać Boga. Księga Objawienia, 14 rozdział, 7 werset. Wołał on głosem donośnym: ulęknijcie się Boga i dajcie Mu chwałę, bo godzina sądu Jego nadeszła. Oddajcie pokłon temu, co niebo uczynił, i ziemię, i morze, i źródła wód. Wiele ludzi będzie potępionych przez Boga, ponieważ wychwalali bałwanów zamiast prawdziwego Boga. Księga Objawienia, 9 rozdział, 20 i 21 werset. A pozostali ludzie, nie zabici przez te plagi, nie odwrócili się od dzieł swoich rąk, tak by nie wielbić demonów, ani bożków złotych, srebrnych, śpiżowych, kamiennych, drewnianych, które nie mogą ni widzieć, ni słyszeć, ni chodzić, ani się nie odwrócili od swych zabójstw, swych czarów, swego nierządu i swych kradzieży. Zamiast wielbić prawdziwego Boga, od którego zależy nasze codzienne życie, ludzkość wielbi bożków złotych, srebrnych, śpiżowych, kamiennych, drewnianych, którzy nie mogą ni widzieć, ni słyszeć, ni chodzić. Przez takie bałwochwalstwo ludzie nie zdają sobie sprawy, że oni wielbią szatana, a godzina sądu Bożego właśnie nadchodzi. Po trzecie, powinniśmy czcić Boga. Księga Objawienia, 14 rozdział, 7 werset. Wołał on głosem donośnym: ulęknijcie się Boga i dajcie Mu chwałę, bo godzina sądu Jego nadeszła. Oddajcie pokłon temu, co niebo uczynił, i ziemię, i morze, i źródła wód. Bóg jako Stwórca nieba i ziemi, morza i źródła wód, i wszystkiego, co jest na ziemi i w morzu, z tego powodu powinien być uwielbiany przez wszystkich. Proszę zauważyć, że chociaż to nie jest nowa czy inna Ewangelia, to jednak jest ona głoszona w bardzo skróconej formie. W czasie wielkiego ucisku nie będzie czasu na szczegółowe omówienie wszystkich aspektów Bożej Ewangelii. Nie będzie czasu na omówienie mechanizmu zbawienia, złotego łańcucha zbawienia, podwójnej transakcji koniecznej do zbawienia, trzech faz zbawienia, czy też różnice pomiędzy odkupieniem a przebaczeniem grzechów przez ofiarną śmierć i zmartwychwstanie Jezusa. Skrócona treść tej Ewangelii głoszonej przez anioła jest: bój się Boga, wychwalaj Boga i czcij Boga, ponieważ On jest Stwórcą nieba i ziemi, i morza, i źródeł wód. Nie ma znaczenia, co powiedział Karol Darwin. To Bóg stworzył ten świat i tylko Jemu należy się cześć i chwała. Czy taki jest nasz cel w życiu? Czy wielbimy Boga we wszystkim, co robimy? Profesor David Hawking w książce The Book of Revelation, Understanding the Future, Księga Objawienia, Zrozumienie przyszłości, daje nam taką radę.
Priorytetem numer jeden każdego wierzącego powinno być oddanie czci i uwielbienie Boga Wszechmogącego. Zostaliśmy stworzeni, aby czcić Boga, który nas stworzył. Akt upadku na twarz pokazuje jasne zrozumienie wielkości Boga i pokory wierzącego przed Bogiem. Uwielbienie, które wyrazili, było dziękczynieniem. Dziękczynienie jest ofiarą, której Bóg chce z naszych ust. W liście do Hebrajczyków w 13 rozdziale, 15 wersecie czytamy: Przez Niego więc składajmy Bogu ofiarę czci ustawicznie. To jest owoc warg, które wyznają Jego imię. Potrzebujemy więcej takiej postawy i reakcji w naszym dzisiejszym życiu. Bóg ma być uwielbiany, a nie ludzkość, którą Bóg stworzył dla swojej przyjemności i chwały. Ogłoszenie wiecznej Ewangelii to nasza druga scena nadziei dla ludzkości w czasie okresu wielkiego ucisku. Ale czyż nie lepiej przyjąć Jezusa teraz, dzisiaj i uniknąć tego strasznego okresu gniewu Bożego? Jezus jest jedyną drogą wiodącą do zbawienia. Jezus zrobił wszystko, aby wypełnić przepaść pomiędzy grzeszną ludzkością a świętym Bogiem. Jezus zrobił wszystko, żeby pogodzić nas z Bogiem. Na domiar tego każdy otrzymuje to za darmo, jako Boży dar, jako Jego prezent i w ten sposób możemy być pojednani z Bogiem. A zatem, drogi przyjacielu, przyjmij ten dar dzisiaj. Jutro może być już za późno. Jeżeli Bóg pozwoli, następnym razem omówimy następne dwie sceny nadziei. Zostańcie z Bogiem.